Cześć, Ciśna. Popraw koronę, nowa rzeczywistość w praktyce. Spotykamy się z Roxaną Szymańską, trenerką personalną i fitness. Cześć, Roxana. Cześć, Ola. Na szczęście możemy obie spotkać się w takich fajnych okolicznościach przyrody. Roxana na trawie, jak gdzieś tam blisko lasu, też akurat jestem na wsi. I będziemy rozmawiały o stresie i napięciu. Roxana, powiedz, czy ty widzisz wśród swoich podopiecznych dzisiaj właśnie większy stres, napięcie, jak przychodzą do ciebie online na treningi twoi podopieczni? Jak to wygląda, powiedz? No, zdecydowanie jest większy stres, większe napięcie u większości osób, jednak każdy troszeczkę się martwi o tą swoją przyszłość. Może teraz już ta sytuacja tak trochę nam bardziej się wyklarowała, jest jakaś nadzieja na otwarcie klubów fitness i innych przedsiębiorstw, ale wcześniej no to rzeczywiście jednak ten stres był duży i on troszeczkę się udzielał. No dlatego fajnie, że tutaj z pomocą przychodzi nam ta aktywność fizyczna i tak jak Ci już wcześniej powiedziałam, naprawdę mam podopieczne, które po prostu łączymy się na kamerce, czy nawet teraz gdzieś tam możemy się spotkać przy zachowaniu oczywiście odległości i wszystkich aspektów bezpieczeństwa, że panie na przykład mówią mi, że one tak cały dzień czekały na te zajęcia, że ciągle tylko ten stres, słuchanie tych wiadomości i takie napięcia i w końcu mogą sobie właśnie to napięcie rozładować. I właśnie to jest też super, że my się widzimy w takich warunkach, ja na trawce, ty na trawce, bo gdzieś tam staram się wyciągać plusy z każdej sytuacji. Możemy sobie pozwolić na właśnie ćwiczenia w takich warunkach, troszkę gdzieś tam na początku ćwiczyliśmy w domu, ale teraz myślę, że każdy szuka tego kawałka zieleni i to jest właśnie fajne w tym wszystkim. Ja akurat uwielbiam trenować w plenerze i robię to od dawna. A trudno było, na przykład trudno przekonuje się dzisiaj jeszcze do tego, żeby wyszli na zewnątrz na ćwiczenia. Zachęcam, nie każdy chce, ale ja zawsze zachęcam, dodatkowo zachęcam do ćwiczeń na boso. Większa świadomość stopy, lepsza praca ciała i taki kontakt z naturą, także to jest super. Jeżeli chcemy, żeby trening był czymś, co pomaga nam walczyć ze stresem, to on ma być dla nas też przyjemnością, tak? Czyli po pierwsze dobieramy taką aktywność fizyczną, w której czujemy się najlepiej. Ja oczywiście zachęcam, żeby wasz trening był urozmaicony, czyli łączymy elementy treningu siłowego, treningu cardio, dodajemy jakieś elementy stretchingu, może być to yoga, różne zajęcia mobility, ale to jest tak pięknie właśnie książkowo, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład nie lubi chodzić na zajęcia fitness, dla niego to nie jest fajne, nie lubi dźwigać ciężarów, no to nie rób tego na siłę, bo prędzej czy później po prostu i tak przestaniesz to robić. Także znajdź coś, co lubisz, może ktoś lubi biegać, jeździć na rowerze, po prostu trzeba się ruszać, bo no, ruch to zdrowie i rzeczywiście ta aktywność fizyczna pomaga nam walczyć ze stresem, ale ma być ona dla nas tą ucieczką od tej codzienności i czymś, co lubimy. Aczkolwiek no tutaj jednak zdecydowanie, jeżeli chodzi o wydzielanie się tych endorfin po treningu, czyli takich hormonów szczęścia, no to tutaj jednak one wydzielają się po takim intensywnym treningu, który trwa tak 30-40 minut nawet. No i wtedy oczywiście czujemy taką wewnętrzną satysfakcję, zadowolenie z siebie i to też właśnie często słyszę od moich klientek, że one po prostu bardzo często nabierają pewności siebie. Już nawet nie o to chodzi, że lepiej wyglądają, że służby, ale też takiej pewności siebie wynikającej z tego, że człowiek wie, że potrafi, że może. A jak my nabieramy pewności siebie, no to też nam później jest łatwiej walczyć z tym naszym stresem. O tym, że ta aktywność fizyczna jest ważna i potrzebna, no wszyscy wiemy, prawda? Tylko bardzo ciężko czasami się zmobilizować. Myślę sobie, że w tym natłoku właśnie tych wszystkich informacji, zadań, które nas czekają, no w ogóle nowych sytuacji, w których się znaleźliśmy, no ważne jest, żeby od czegoś zacząć.
I powiedz proszę, bo też Roxana oczywiście pokaże kilka takich prostych ćwiczeń oddechowych, spokojnych dla każdego, które pozwolą radzić sobie właśnie z tym stresem codziennym, ale właśnie powiedz, od czego można zacząć, tak żeby zmotywować jeszcze te osoby, które są nieprzekonane. Od czego warto zacząć, żeby się właśnie lepiej poczuć, żeby lepiej sobie ten dzień ułożyć i żeby ten stres pokonywać? Najlepiej zacząć od aktywności fizycznej, którą lubisz. Czyli na przykład, jeżeli ktoś lubi biegać, to zaczyna od biegania. Jeżeli ktoś raczej woli pójść na siłownię, to większość dotyczy to panów, tak? Panowie muszą mieć duży ciężar, obciążenie, oni wtedy się czują najlepiej. Okej, okay, jak najbardziej. Ale powiedzmy sobie, że mamy takiego laika, który w ogóle nigdy nie chodził na siłownię, nie wie jak się ćwiczy. No kluby fitness są teraz zamknięte, tak? Jeżeli pójdziecie sobie na siłownię i to na pewno was już tam troszeczkę poprowadzą, ale ja zawsze tak porównuję taką osobę, która zaczyna ćwiczyć do takiego dziecka, tak? Czyli najpierw zaczynamy od takich raczej spokojnych ćwiczeń na macie, wzmacniamy sobie wszystkie mięśnie posturalne, mięśnie core, czyli zaczynamy od pilatesu, od jogi, nabieramy poprawnych wzorców ruchowych, uczymy się, jak nasze ciało funkcjonuje, a dopiero później gdzieś tam wchodzimy sobie na taki wyższy pułap ćwiczeń z obciążeniem, z jakimiś ciężarami. Aczkolwiek, tak jak mówię, no fajnie znaleźć zawsze sobie coś, co sprawia nam przyjemność. Wiem, że są osoby, które powiedzą, że w ogóle nie lubią ćwiczyć, w ogóle nic. No właśnie, na pewno takie są, na pewno takie są. No, także tutaj troszkę trzeba to zrównoważyć, tak? Bo jednak troszkę ten nasz charakter musimy wykształcić, troszkę powalczyć ze sobą. I ja myślę, że jak poczujecie te takie pierwsze satysfakcje z treningu, no to później już to też stanie się takim zdrowym nawykiem, bo jakbym ja miała się codziennie o 6 czy 7 rano zastanawiać, czy mi się chce, czy mi się nie chce, no to nigdy mi się nie chce, tak? Ale po prostu już mam taki nawyk, że nie zastanawiam się nad tym. Ubieram buty i idę biegać, idę ćwiczyć. Po prostu jest to dla mnie już tak normalne, że... Część dnia po prostu. Część dnia. Tak, nawet się nad tym nie zastanawiam i myślę, że na początku gdzieś tam wybieramy tą aktywność fizyczną, którą lubimy. To jest najlepszy moment, żeby się teraz właśnie pokazało, jak w prosty sposób można zacząć sobie te nawyki dobre budować i jednocześnie naprawdę mocno sobie pomóc w tym, żeby czuć się lepiej, żeby pokonywać ten stres dnia codziennego i żeby przyjmować po prostu, umieć przyjmować taką nową rzeczywistość, czasami stresującą, która nas otacza. Także bardzo bym Cię poprosiła teraz, żebyś pokazała tych kilka ćwiczeń i mam nadzieję, że widzowie będą mogli z tego skorzystać. Kilka takich ćwiczeń oddechowych, czyli w momencie, kiedy naprawdę już gdzieś tam się mocno stresujecie i chcecie ten oddech uspokoić i zniwelować ten stres. Dodatkowo pokażę kilka ćwiczeń, które zniwelują napięcie w odcinku szyjnym i karku, bo właśnie jak się często stresujemy, to tutaj to napięcie jest wzmożone. Także zaczniemy sobie od... Ja spróbuję dzisiaj z Tobą. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze widać przez cały film, bo nie wiem, co tam zaplanowałaś, ale spróbuję z Tobą poćwiczyć dzisiaj. Dobra, pierwsze ćwiczenie oddechowe i tutaj raczej każdy musi skupić się na sobie. Ja Wam nadam pełen rytm i w ogóle pamiętajcie, że przy każdych ćwiczeniach musicie wszystko brać pod siebie. Teraz to przy tym ćwiczeniu oddechowym pamiętajcie, że to jest Wasz oddech i ja tutaj będę starała się liczyć na przykład do 6, ale jeżeli to jest dla Was za dużo, no to idziecie sobie troszeczkę mniej. Dobra, zaczniemy, to już będzie mi też łatwiej, czyli na początek proste plecy, możecie dać ręce na kolanach, możecie usiąść w sadzie z krzyżnym, o, to już pierwsza rzecz, nie każdy jest w stanie tak usiąść, bo u niektórych już plecy będą zaokrąglone, tak? Czyli to nie musi być siad krzyżny. I teraz robimy mocny wdech, tak, żeby żebra rozeszły się nam na bok, czyli nabieramy powietrze do przepony, to szczególnie dla kobiet, bo nas zawsze uczą, że klatka do przodu, brzuch wciągnięty, tak? A właśnie teraz mamy nabrać tak powietrze, żeby brzuszek uniósł nam się do przodu albo do góry, jak robicie w leżeniu na plecach, bo też tak super można. To może najpierw sobie łączymy palce na żebrach,
robimy taki mocny wdech, żeby palce rozeszły nam się na bok. Wdech ustem i wydech ustami. Taki palce nam się z powrotem łączy. Wdech nosem i wydech ustami. Że jak zaczniecie poprawnie oddychać przeponą, to może też czasami zakręcić się w głowie. Dlatego tutaj lepiej w pozycji siedzącej. I pamiętamy, palce rozchodzą się, oddychanie przeponowe to jest super ważne przy każdym rodzaju treningu. Okay? Także tutaj myślę, że możecie sobie to jeszcze 10 powtórzeń zrobić. My już może nie będziemy tego robić, ale każdy 10 takich głębokich wdechów i wydechów nawet po zakończonym treningu jak najbardziej. I teraz zrobimy jeszcze taki zestaw ćwiczeń właśnie na rozluźnienie tej odcinka szyjnego, bo tak jak powiedziałam, ten stres powoduje, że czujemy tutaj właśnie takie napięcie w karku, w odcinku szyjnym. I tutaj na początek myślę, że ćwiczenie raczej jest znane. Ważne, żeby znowu trzymać proste plecy. Sięgamy uchem do przeciwnego, do barku. Nie do przeciwnego, tylko do barku. I już tutaj czujemy napięcie w odcinku szyjnym. To jest raczej takie rozciąganie. Okay. I druga strona. I teraz pomożemy sobie ręką, ale odcinek szyjny jest tutaj bardzo delikatny, także my nie ciągniemy na siłę głowy. Wystarczy, że położymy tutaj rękę i już pod wpływem ciężkości dłoni, tak, czujemy, że tutaj jeszcze mocniej ten nasz odcinek szyjny nam się rozciąga. Okay. I druga strona. I teraz patrzymy za siebie przez prawy bark, ja zrobię tak odbicie lustrzane i brodę unosimy do góry. I wracamy. I druga strona. Pamiętajcie właśnie, że trzymamy tutaj proste plecy. Jeszcze raz powtórzymy. Czyli siad skrzyżny, tak jak już tutaj widzę z moich obserwacji, nie każdy jest w stanie trzymać proste plecy. Wtedy można sobie położyć coś pod pupę. Biodra są wyżej i od razu ładniej nam się tutaj układają plecy. Ok, i teraz ja przejdę do klęku, żeby tu mnie było lepiej widać, ale wy możecie zostać w waszej pozycji. Dłonie będą splecione w ten sposób, ale robimy to z tyłu, tak? Przekładamy dłonie przez lewe biodro, okay? To też nie każdy jest w stanie zrobić, bo mamy ograniczoną mobilność stawu barkowego, wtedy po prostu nawet jak będą ręce lekko z tyłu, też nic się nie stanie i następnie ucho ciągniemy do barku. I tutaj też nam się ładnie ten nasz odcinek szyjny rozciąga. Bardzo przyjemnie. I teraz jeszcze powolutku kierujemy brodę do klatki i następnie do klatki i do tyłu. I jeżeli czujecie, że w którymś momencie właśnie jest ten moment takiego napięcia, to możecie nawet przytrzymać, tak? Gdzieś z przodu, z tyłu. Zaczyna wiać, że mi telefon nie wiedział. I to samo zrobimy na drugą stronę. Ok, dokładnie. I teraz zrobimy sobie taką luźną kołyskę, czyli patrzymy za siebie, broda do góry, następnie broda do barku, do klatki piersiowej, bark i znowu patrzymy wysoko. I jeszcze powtórzymy dwa razy. Pamiętajcie, że zawsze wykonujemy z wydechem, czyli tu jest wdech i wydech. Zmieniamy ułożenie. Wdech. Tak? I jeszcze możecie też tutaj zrobić
ćwiczenia oddechowe w pozycji klęku podpartego. I tutaj od razu troszeczkę popracujemy odcinkiem palce zadarte, stopa jest aktywna i podwijamy kość ogonową, chowamy klatkę piersiową i przechodzimy do tak zwanego kociego grzbietu. I następnie biodra do góry, pępek do matki i patrzymy wysoko. Pamiętajcie, żeby tutaj nie zacisnąć barków, szyja jest wydłużona. I jeszcze raz zaczynamy od bioder. Podwijamy miednicę, zaokrąglamy plecy, głowa schowana. Biodra do góry, pępek do maty i patrzymy wysoko. I najfajniej by było, jakbyśmy jeszcze do tego dołożyli właśnie te nasze ćwiczenia oddechowe. Czyli robimy wdech. Tak. Wdech. I wydech. I znowu wdech jest krótszy niż wydech. I tutaj powtarzamy też 10 razy. Kilka takich ćwiczeń, jeżeli chodzi o odcinek szyjny, to też tutaj nam pomaga. Mhm. Oczywiście tych ćwiczeń jest całe mnóstwo. Także no, pokazałam naprawdę takie podstawy, jeżeli chodzi o takie ćwiczenie oddechowe, które właśnie możecie sobie zrobić siedząc za biurkiem i po prostu siedząc w pracy. Nawet chwilowa przerwa, prawda, w pracy, czy to w domu, jak teraz pracujemy, mamy ten home office, czy już w pracy przy biurku, naprawdę bardzo przyjemne. Ja ćwiczyłam razem z Tobą i faktycznie czułam tutaj, jak mi się wszystko super rozciąga. Także zachęcamy bardzo mocno. Zawsze można zacząć, jak widzieliście, od bardzo prostych ćwiczeń, nie zajmujących dużo czasu, bez żadnego sprzętu. Można zrobić to wszędzie i przede wszystkim można sobie poprawić samopoczucie. Przede wszystkim trzeba zacząć. Właśnie. Także bardzo Ci, Roxana, dziękuję za to, że powiedziałaś, jak można właśnie zacząć. Trochę zmotywowałaś, mam nadzieję, naszych widzów i też pokazałaś te bardzo proste ćwiczenia. Trzymamy kciuki za to, żeby jak najwięcej osób tu swoją przygodę z ćwiczeniami zaczynało. Ja również Wam bardzo dziękuję. Tak jak już tutaj powiedziałam, kochani, najważniejsze to zacząć, zrobić ten pierwszy krok, a później zobaczycie same pozytywy z tego, z tej całej naszej aktywności fizycznej i poprawa pewności siebie i te zdrowe nawyki. I my zwyciężając na treningu, później idziemy dalej zwyciężać w pracy, w naszym życiu codziennym. Także to nie jest tylko to, żeby chcecie schudnąć. To jest naprawdę... Ta aktywność fizyczna wpływa na całe Wasze życie, także zachęcam Was bardzo serdecznie. Zróbcie pierwszy krok, a później już będzie dużo, dużo łatwiej. Super. Nic dodać, nic ująć. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i ćwiczcie. Dzięki serdecznie, tak. Roxana. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.